Witam państwa. W odcinku pierwszym nowego sezonu pan Marek Tomasz Chodorowski zastanawiał się, w jaki sposób politykom i brukselskim komisarzom, czyli ludziom umysłowo niezbyt wybitnym, miałyby być wypłacane przyszłe grube emerytury. Dotyczy to według pana Marka Chodorowskiego sytuacji, w której cały ten brukselski i warszawski system zmierza nieuchronnie do upadłości. Zapraszam do obejrzenia odcinka drugiego nowego sezonu, zatytułowanego Cel działalności publicznej. Co jest najbardziej charakterystyczne dla zdarzeń rozgrywających się po roku 2020, panie Marku? Zaślepienie polityków, zaślepienie i zajadłość, z jaką realizują plany globalistów. W tym wypadku najbardziej bezczelnych. No to chcę podkreślić reprezentantów globalnej społeczności. Czy obserwujemy jedynie zagubienie polityków? Także zamianę nauki w wierzenia sekty prowadzonej donikąd przez media mainstreamu. Dotychczasową naukę zastępuje po roku 2020 wiara sekty w zabobon. A co to za zabobon? To jest zabobon tych, którzy uwierzyli w narrację mediów głównego nurtu. Zabobon definiowany jako wiara ludzi niewykształconych w naukę mityczną, a łagodniej jako ślepa wiara w zaprzeczenie nauki. Wspomniał Pan o zaślepieniu i zajadłości polityków. Zaślepienie widać było przy przeprowadzaniu z początkiem roku 2020 globalnej operacji socjotechnicznej, dewastującej gospodarkę, przy tym niezwykle kosztownej. A zajadłość? Ujawniła się przy narzucaniu ludziom zastrzyków z nieznaną substancją. A co to jest poprawność polityczna? Całkowity zanik krytycznego myślenia, ewentualnie skrajnie oportunistyczne nastawienie do pomysłów zbrodniczych lub ostentacyjnie głupich. Zwolennik tzw. poprawności politycznej w starożytnej Grecji zostałby nazwany idiotą. Co to jest prawda? Zgodność sądu z rzeczywistym stanem rzeczy, którego nasz sąd dotyczył. To jest definicja arystotelesowska, czyli klasyczna. Istotą staje się przy takiej definicji stałe badanie rzeczywistego stanu rzeczy. A jak coś takiego badać? Optymalna metoda przez nieustanną konfrontację różnych punktów widzenia. Tylko, że to wyklucza stosowanie cenzury. Wyklucza blokowanie publicznej debaty, z czym spotykamy się nieustannie po roku 2020. A jak odróżnić prawdę od kłamstwa? Właśnie przez ciągłe ustalanie rzeczywistego stanu rzeczy. Jeżeli komuś sił nie starczy, wspomoże go za kilkanaście lat sztuczna inteligencja, a nieporównanie bardziej rozwinięta od obecnej. Aż takie ma Pan zaufanie do nowych technologii, do najnowszych technologii? pod jednym warunkiem, a mianowicie, że jej właścicielem nie będzie Bill Gates, Klaus Schwab, czy Yuval Noach Harari, ani nikt podobny. Dlaczego? Sztuczna inteligencja stworzona przez oszustów zostanie wyśmiana przez inną, intelektualnie sprawniejszą, sprawniejszą, bo pozbawioną ograniczeń w dostępie do historycznych danych oraz funkcjonującą bez zakłóceń. Sztuczna inteligencja stworzona przez naciągaczy będzie jako śmieć przemysłowy zwalczana. Czy to jest nasza szansa? To może być nasza szansa, o ile za rozwój technologii zabiorą się ludzie etyczni. Brak zdolności odróżniania prawdy od kłamstwa stał się w cywilizacji zachodniej normą. Ludzie są dzisiaj na masową skalę manipulowani przez media. A jeżeli za rozwój technologii zabiorą się? Ludzie etyczni. No to jest punkt kluczowy w całej dotychczasowej historii, wówczas bieg świata zmieni się o 180 stopni. A głupotę, dzisiejszą głupotę i chucpę globalistów zastąpi inteligencja. Nasza? W uzasadnionych przypadkach sztuczna, byleby tworzona była przez ludzi etycznych. I co wtedy? Będzie piękniej i twórczo. Ta epoka była już przez rozmaitych wizjonerów zapowiadana. Czas na propagowanie kłamstwa ograniczony tu powiem coś zaskakującego ograniczony został dynamicznym rozwojem technologii. Na pewno? Wszystko wskazuje na to, że siły demoniczne na Zachodzie niezwykle się dzisiaj spieszą, no i będziemy świadkami tego. Prawdopodobnie już jesienią. 2023, zimą w kolejnych miesiącach. Mają świadomość, że czas na realizację ich diabelskiego planu ograniczony został do maksymalnie kilkunastu lat, a w praktyce do kilku. Gdy ich czas minie, zniewolenie społeczeństwa zachodniego już się nie uda. Jaki jest cel pańskiej działalności? Cel podstawowy. Bo jest ich kilka, ale cel podstawowy to znalezienie rozwiązania obecnej sytuacji. No i taki, mam nadzieję, jest też cel naszych rozmów. Jak, jak pan to rozumie? Chodzi nie tylko o analizę sytuacji obecnej, o jej źródła, czy o podanie diagnozy. Powinniśmy w trakcie tej audycji, no, która będzie kontynuowana, mam nadzieję, przez pewien czas, Powinniśmy wspólnie wypracować, wspólnie z naszymi słuchaczami, optymalną drogę wyjścia. A w jaki sposób mieliby uczestniczyć w tym słuchacze i widzowie? Wystarczy stawianie pytań, zwłaszcza związanych z obecną sytuacją. Czy pytania są ważne? Pytania są najważniejsze są ważniejsze od odpowiedzi. Pytanie tak naprawdę dobrze sformułowane pytanie to wstęp do sformułowania problemu. Jeżeli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca, pytanie będzie wracać. Nie ma innej drogi do znalezienia skutecznego rozwiązania. co mogłoby stać się papierkiem lakmusowym sygnalizującym dla nas sytuację najgroźniejsze. W wymiarze lokalnym byłoby to zaangażowanie polskich polityków w wojnę na Ukrainie. No i do tego mam nadzieję, nie dojdzie. A wszystko na to zdaje się dzisiaj wskazywać. Każdy polityk, który zechciałby do tej wojny włączyć Polskę, powinien być natychmiast na Ukrainę wysłany bez prawa powrotu. Czy jest pan pacyfistą? Nie w przypadku podjęcia obrony. Ale na wojny toczące się poza Polską należy wysyłać wyłącznie polskich polityków szczebla centralnego. Żołnierze będą jeszcze Polsce potrzebni. A w wymiarze globalnym, co sygnalizuje dla nas sytuacje najgroźniejsze? Zdecydowanie jedno najważniejsze, na które należy zwrócić absolutnie największą uwagę, są to jakiekolwiek przychylne wypowiedzi, zwłaszcza z ust rozmaitych oficjeli, na temat wycofania gotówki. I to jest aż takie groźne? Dużo, dużo bardziej niż komukolwiek się wydaje. Każdy, kto aprobująco wypowie się na temat wycofania z obiegu gotówki, powinien być traktowany od tej pory jako wróg śmiertelny ludzkiej cywilizacji. Dlaczego? Ponieważ natychmiast dołącza do tych, którzy chcą odebrać ludziom wolność.